Witam wszystkich bardzo serdecznie w 399 filmiku o gitarach. W 399 filmiku o gitarach zajmiemy się znowu budową pedalboardu. Jak wiecie, misją filmików o gitarach od dłuższego czasu jest budowa pedalboardów najtańszym kosztem i budowa tego dla siebie do domu w takiej formie, żeby nie trzeba było za dużo pieniędzy wydać, za dużo pracy w to włożyć i w ogóle, żeby po prostu nie przysporzyło to nam aż takich wielkich kłopotów. Pedalboardy potrafią być całkiem drogie i takie pedal trainy i takie różne tam sytuacje firmowe, nawet Joyo robi pedalboardy też takie trochę jak pedal trainy, no dużo firm teraz to robi, to takie pedalboardy potrafią być naprawdę bardzo drogie, a na internetach jest taki filmik jak zrobić pedalboard z półki na buty w Ikei i od jakiegoś czasu z Jarkiem, moim kolegą od Witkowskiego i od chociażby tego analog delaya tutaj, bardzo pozdrawiam. Rozmawiamy o tym, że trzeba to zrobić. Jarek to zrobił pierwszy, wysłał mi zdjęcia swojego pedalboardu. I szanowni Państwo, ja postanowiłem dzisiaj w chwili wolnej pojechać do Ikei i również zakupić takie coś, z czego można zrobić taki pedalboard i zaraz Wam tutaj wytłumaczyć, jak to wszystko można sobie poukładać i się tym po prostu razem z Wami pobawić, słuchajcie. Nazywa się to Heine. Bardzo mi się podoba, że Szwedzi zachowują szwedzkie nazwy w Ikei dla swoich produktów i że przez cały czas wszystkie nazwy, które tam widzimy, to są w języku szwedzkim po prostu i nawet mimo tego, że to wszystko jest zrobione w Chinach, gdzieś tam na całym świecie, to na przykład jest zrobione w Łotwie, te tutaj deseczki na Łotwie czy w Łotwie, to szanowni Państwo, cały czas jest tam ten szwedzki duch i podoba mi się to, no dobra akurat polityka marketingowa zarządzająca firmą. Więc fajnie to robią PR-owo i ogólnie, więc bardzo, bardzo dobra akcja. Natomiast wracając do tego, to kosztuje, szanowni Państwo, 5 funtów i mamy dwie takie rzeczy, z których możemy sobie zrobić pedalboard. Jak widzicie, przed budową samego pedalboardu, nie chciałem tego otwierać, więc jeszcze jest zamknięte, ale przed budową samego pedalboardu należy sobie w jakiś tam sposób mniej więcej rozplanować, gdzie będziemy ciągnąć zasiłki, zasiłki ciągnie się w urzędzie pracy, nie, ale w sensie zasilacze, gdzie pójdą kable od zasilaczy i jak to wszystko się tutaj nam poukłada i sobie jakoś tam musimy to zaplanować, co na tym pedalboardzie ma być i gdzie ma być usytuowane. Ja sobie zaplanowałem to w ten sposób. Mamy cztery brzmienia przesterowane, dwa o charakterze lekkim, jedno o charakterze średnim i trzeci o takim charakterze, który tutaj jest od średniego do takiego naprawdę mocniejszego i można sobie coś wykręcić. Mamy Metalheada, a nie, to mocny bardzo Metalhead, Boogie Master, czyli symulację, tam podsiacza Mark Pesa Boogie, Husky Drive i 80 Drive, taki lżejszy trochę przez te. Jak widzicie, jest tutaj PXL, który ostatnio mi napisał, że w ogóle go nie używam, więc postanowiłem zrobić specjalny pedalboard z PXL-em. Ten pedalboard będzie w ogóle współpracował z PV Envoy do testów i będą się pojawiały już wkrótce filmiki o gitarach z gitarami, gdzie na PV Envoy ten pedalboard będzie podłączony. I tutaj mamy, tak sobie tutaj wymyśliłem, że tutaj będziemy, że tu będzie cała sekcja taka modulacyjno-delayowa. I mamy chorusa, tremolo, phasing, classic flanger i analog delay. Są 4 lupy, a 5 efektów, więc te dwa efekty wepnę w jeden lup i będzie można było nie sobie tutaj przełączać, który akurat jest nam potrzebny, słuchajcie. Zobaczmy, jak wygląda ta półeczka na buty. Jest to półka na buty generalnie. Nic innego jak część półki na buty. Wygląda ona w ten sposób. Czekajcie, bo potrzebny będzie nam młotek na przykład do naszego tutaj testu. Tak się nie otworzy. No nie otworzy się. To tak się otworzy. W Lidlu, nie kupujcie gitar z Lidla, ale w Lidlu pojawiło się piwko takie w Anglii. Pewnie w Polsce takiego nie macie, ale jest całkiem spoko. Jest cała seria. To jest akurat lager New Wave'owy, więc co to tam będzie New Wave, to jakie zespoły New Wave były? Dobre 4,5%. Słuchajcie,
Dla Kwaśniewskiego byłoby za mało. Nie, no te memy z Kwaśniewskimi rozwalają. Znaczy, naprawdę, oglądam to i nie mogę po prostu wyjść z przebeki, nie? O, mamy coś takiego, jak mówię, o, nazywa się to, tak jak tutaj widzicie, Heine. O, takie coś, jest to element takiej półki, można tego dokupić, jeszcze takie deski dają, nawet jakieś tam śruby. Nas interesuje tylko tutaj ta część, te części są dwie, więc za 5 funtów, czyli za, nie wiem, to w polskiej IKEA kosztuje, ale tutaj za ekwiwalent 5 funtów w angielskiej IKEA mamy dwa właściwie takie pedalboardy. Na razie robimy jeden, ten drugi zostanie oczywiście również wykorzystany, słuchajcie. Dodatkowy koszt oczywiście tutaj, no poza kosztem kabli, efektów i wszystkich tam z tej sytuacji efektowej, tylko mówię tutaj o samym pedalboardzie. Dodatkowy koszt to oczywiście, tak jak w moim przypadku, w lokalnym sklepiku po 1,49 rzepy, i jeszcze jest tutaj takie coś jak takie filcowe nóżki, które postanowiłem tutaj powbijać, żeby nam się to nie przesuwało. Więc, no i oczywiście potrzebne są nam tryteczki też, więc tak, słuchajcie, nóżki te nie będę jakoś specjalnie przecież tego musiał odmierzać ani nic, jak mówię, koszt ma być to minimalnym kosztem i minimalnym wysiłkiem. O, proszę bardzo, można to palcyma można to wbić. Nóżki te nam umożliwią to, że nie będzie się nam po prostu ten pedalboard lepiej palcami niż tym młotkiem. Nie będzie nam się ruszał po podłodze i troszkę też będzie wyższy. Myślę, że jak dam takich nóżek 5 na stronę, to nie, myślę, że 4 wystarczą. Spokojnie. Trochę tutaj. Dobijemy i możemy przejść sobie do strony drugiej. Wchodzi jak w masło. Słuchajcie, no wiadomo, że to nie będzie taki pedalboard, który będzie super jakiegoś twardego drewna wzmacniany ani nic. No i skakać po tym nie ma co. Ale spełni swoje zadanie. Myślę, że taki już można spokojnie owinąć w kocyk i do bagaru. O, ta się złamała. Taki spokojnie można owinąć w kocyk i do bagaru włożyć i pojechać już na koncert takim pedalboardem, że on już jest trochę lepszy niż ten trytytkowy, który kiedyś tam zrobiłem taki domowy, niż ten z klocka Lego. Ten z klocka Lego w ogóle rozebrałem, bo postanowiłem, że kilka efektów poprzenoszę na inne pedalboardy, więc to tak, tam na sęka trafiłem, dlatego tak. O! Mamy, proszę bardzo. To nam będzie już pięknie teraz stało, nie będzie nam się jakoś tam super musiało, nie będzie chciało nam się przesuwać. I możemy zacząć planować powoli to, ile nam tutaj wyjdzie taśmy. Czyli sobie odmierzymy to, ile jest nam potrzebne tej taśmy. Taką miareczkę, proszę bardzo. Gdzie tam te nożyczki znowu mam tutaj. I teraz na tej podstawie będziemy wycinali sobie dalsze tutaj kawałki. Czy to mi się... To te krótsze na razie zostawiam. Słuchajcie, mam 3-2 metry tej taśmy. No więc zobaczymy, jak to jest. Jest to taśma rzepowa, słuchajcie. Taka, która... no taka zwykła, którą kupiłem po prostu w sklepie. Nie jest żadna taka super ekstra wytrzymałościowa. Powiem wam szczerze, że w pewnym momencie, jak sobie grałem i woziłem pedalboardy z efektami, to zaczęło mi się to na same rzepy, nie trzymało mi się tak fajnie i tak dobrze. I wtedy musiałem na hama, pamiętam, że przyklejałem efekty po prostu już jakimś klejem do deski, już się nie przejmowałem w ogóle tym, bo naprawdę mi się to wszystko odrywało. Natomiast, no jak mówię, no, jeśli dbać o to, jeśli to wszystko jest tak zrobione, o, nie starczy tego, jeśli to wszystko jest tak zrobione, że
macie to gdzieś tam owinięte i gdzieś sobie to naprawdę nie lata to i nie jest to, nie przeżywa takiego strasznego hardcore, jakby się mogło wydawać, no to wtedy rzeczywiście taki rzepik wam wytrzyma. W sytuacji domowej wytrzyma on już pewno po stokroć, więc się nie ma się co przejmować. Jedno, no słuchajcie, chyba będę musiał lecieć do sklepu, dokupywać jedno takie. Trzeba zrobić chyba przerwę w filmiku, no ale zaraz zobaczymy. Najpierw sobie to oczywiście sklejam. Tutaj całą tą tasiemkę sklejam i mam już taki przygotowany, jakby gotowy ten rzep, słuchajcie. Przyklejam zawsze tą stroną taką mechatą do deski, a te takie rzepy, czyli to co te haczyki, już przyklejam do efektu. Tak sobie wymyśliłem taką zasadę, żeby po prostu wszystkie efekty były tak samo. Oczywiście można byłoby zrobić tutaj ten pedalboard w ten sposób, że tylko przykleić, w miejscu, gdzie jest efekt, ten rzep, i zaoszczędzić na tym rzepie, co ja nie musiałem iść do tego sklepu. Jednakowoż postanowiłem, że zrobię ten pedalboard trochę bardziej uniwersalnie, czyli tak, że będzie można go przebudowywać, zmieniać efekty i nie tylko ten sam rozmiar efektu, ale każdy po prostu efekt, który sobie wyobrazimy, będzie można przylepić do tego. Jest mi potrzebne 1, 2, 3, 4, 5, 6 takich pasków, a mam tych pasków 1, 2, jeszcze tutaj mam w parce trzeci, więc muszę iść jeszcze kupić. Tu mam jeszcze trzeci, więc muszę jeszcze kupić trzy takie paski, szanowni państwo. Więc po prostu teraz robię przerwę i nie wiem, módlmy się, żeby sklep był otwarty, ale już nie jest. Nie mam w ogóle takiej opcji, żeby ten sklep był otwarty, więc jest po prostu załamka. Dobra, to słuchajcie, robimy na razie to tak, a dokończymy to sobie po prostu jutro, tak? Trudno, co robić. Jest jeden pasek, obcinam. I jak mówię, przylepiam tą, patrzę, która strona jest taka z tym miękkim materiałem. I tutaj gdzieś to trzeba będzie ładnie teraz nakleić. Odrywamy ten papierek, bang, bang. Myślę też, że jak ona będzie taka, że nie będzie tylko w samym miejscu jednym to przyklejone, to też będzie się lepiej to wszystko miało prawo trzymać. Naciągam tą taśmę i po prostu tutaj ją przyklejam. Można wziąć efekt, można efektem to pojechać, będzie tak. Już w tym momencie mamy, o, gotową jedną taką stronę po oderwaniu tego. O, to sobie zostawiamy do tego, żeby przylepić to do efektu. Akurat tej strony taśmy nam zostanie trochę więcej i będzie można to na wiele efektów wykorzystać. Efekty, no w sumie też niektóre z nich, jak są duże, to potrafią zająć. W każdym razie mamy taki paseczek, który sobie gdzieś tam odkładamy. Przylepiamy tutaj teraz drugi, znowu wybieramy stronę taką materiałową, odrywamy ten pierek, proszę bardzo, naciągamy, przylepiamy, przyciskamy, jeden egzarek tutaj. Tutaj trzeba będzie znaleźć kawałeczek, może się gdzieś tam zostanie jeszcze jeden taki kawałeczek, zobaczymy. A tu jest jeszcze, mam to dobrze. Ojciec gdzie? Pijany śpi, to dobrze. Tutaj, bier siekierę. W każdym bądź razie, jak widzicie, jest to prosta sprawa i każdy sobie to może w domu zrobić bez żadnego problemu. Myślę, że każdy jest w stanie iść do IKEA, zamówić to w internecie i po prostu taką rzecz sobie wybudować. Czynność ta jest dosyć tutaj nudna w tym momencie i uciążliwa, więc myślę, że
do oglądania. Myślę, że spokojnie mogę sobie teraz zapauzować i przejdziemy już do tego, jak będę miał to zrobione z całą taśmą, prawda? Pozdrawiam wszystkich tych, którzy do tej pory jeszcze obejrzeli, bo wiem, że nie wszyscy lubią przecież te długie filmiki. Pozdro. Słuchajcie, dziewczyna moja tutaj wykleja, ona stwierdziła, że zrobi to ładnie i równie, pewnie ma rację. Wykleja tą deskę, tą pozostałą taśmą. Oczywiście sklep dzisiaj jest zamknięty, więc będę musiał jutro rano schodzić po taśmę. Wstanę wcześniej, żeby to zrobić oczywiście. W każdym razie ja w między tak zwanym czasie postanowiłem wykleić tutaj efekty i zrobić tak, żeby po prostu te haczyki, pamiętajcie, że haczykami do efektów sobie, przyjmijcie system, no ja przyjąłem system haczykami do efektów. I dzięki temu będzie można zmieniać efekty, będzie można bawić się w to, że jeden efekt będzie można przenieść na inny pedalboard, jeśli macie dwa pedalboardy lub jeśli macie kilka efektów. W każdym razie odmierzam sobie takie o dwa na długość Joyo Ironmana. Pamiętajcie o 15% zniszczę na Joyo. Tutaj niestety już mam nalepiony jeden, ale zostawię. Nalepiłem już na Exarka, słuchajcie. Im większa część tego, tym lepiej. I im większa powierzchnia, tym będzie większy ten gripik, więc starajcie się, żeby to było jak najbardziej, słuchajcie, zakryte, tak? Czyli od krawędzi do krawędzi. Oj, tak. Siach. Jedno poszło. I nalepiamy, słuchajcie, drugie. O. Tej taśmy dużo idzie, tej rzepowej, ale warto, jak myślę, że warto już to zbudować uniwersalnie i mieć to tak, żeby to był kompatybilny system ze wszystkimi systemami, które mamy w domu. Oczywiście, jak mówię, no można było robić to miejsce przy miejscu. Słuchajcie, niektóre z efektów mają takie różne swoje gąbeczki, jakieś takie sytuacje, jakieś gumeczki na przykład, tak jak tutaj Exar. I powiem wam szczerze, że czasem to utrudnia przylepienie rzepa i czasem to powoduje to, że to nie jest takie proste. Niektóre firmy dodają od razu już taki rzep, jak na przykład Joyo. Ja właśnie od Joyo wziąłem ten system z haczykami, bo Joyo daje haczyk sam, nie daje tej podkładki, ale daje sam haczyk, czyli można sobie to przyklejać do różnych pedalboardów. No ale jak mówię, do niektórych może się to nie chcieć nam przykleić. No. Różnie to bywa i na różnych efektach będzie się to różnie trzymało. Miejmy nadzieję, że będzie nam się to tutaj trzymało dosyć dobrze w naszej wersji, słuchajcie. Dobra, jeszcze oklejam tego Exarka i już robimy krótkie cięcie. Widzicie, teraz filmiki takie, że można trochę poedytować, trochę lepszy komputerek do filmików się zakupiło, żeby to robić, można poedytować, to jest taka większa frajda, powiem wam. Trochę, dużo zajmuje ta edycja, dużo czasu, przepraszam, ale prawdę mówię, dużo zajmuje czasu ta edycja. Nie mam tak już takiego zapasu filmików, mam dużo nakręconych, a dużo niepowrzucanych. Ale naprawdę daje to więcej możliwości przekazania różnych informacji i więcej możliwości do tego, ażeby te filmiki były jeszcze bardziej syte. Dziękuję za taki komentarz, że filmiki są syte, bardzo mi się spodobał i sobie tutaj tego użyłem. Dobra, więc robię teraz już, szanowni państwo, o, wyklejeczkę tutaj Exarka. Ciach. Ciach. I robimy cięcie. Słuchajcie, dzień następny nastąpił. Dokupiłem tutaj te rzepy samoprzylepne. Niestety już nie było samych czarnych. Musiałem też wziąć trochę w kolorze białym, więc będzie taki biało-czarny ten pedalboard. Wracamy tutaj do wyklejania i zaraz będziemy układać po prostu te efekty. Słuchajcie, szukajcie jak najszerszych, nie takich cienkich, raczej szukajcie takich szerokich, jeśli macie szerokie te deski, łatwiej się będą przyklejały i będzie po prostu też lepiej to być może trzymało, chociaż myślę, że takie trzy też wytrzymają i też będzie ok.
kolejną. Słuchajcie, więc to tak, no jak widzicie, koszt rzepów jest dużo większy niż koszt pedalboardu. 2,50 kosztuje jeden pedalboard, przeliczając, że są dwa za piątaka, a 1,49 kosztuje metr rzepa, więc to w ten sposób, słuchajcie. No nic, zaraz będziemy, jak powiedziałem, układać te efekty, więc zobaczymy, co to tam z tego wyniknie. Słuchajcie, jak widzicie, już deseczka jest w pełni tutaj gotowa, obklejona po całości damską ręką, więc miejmy nadzieję, że się to wszystko nam nie zepsuje, mięciuteńko jest i ładniutko. Taka rada, nie ma co za bardzo naciągać, bo okazuje się, że potem się te rzepy się potrafią troszeczkę lekko zawinąć, słuchajcie. Postanowiłem zbudować na tej desce dosyć taki kosmiczny pedalboard. Dawno nie wyciągałem z szuflady takiego efektu jak bomber. I postanowiłem, że od niego zacznę tutaj cały tor sygnałowy i że to on będzie tutaj takim głównym efektem, więc sprawdźmy, jak się to wszystko nam trzyma. Niestety bomber ma dwie takie tutaj, tylko dwa takie paseczki wystające i reszta podłogi jest trochę wklęsła, więc trzyma się tak jakby tylko na dwóch, ale chyba jest ok. Może być, nie? Jakoś tam się specjalnie nie obkleja. I słuchajcie, teraz tak, najważniejsza kwestia przy takiej budowie pedalboardu to jest okablowanie. Oczywiście, jeśli sobie obejrzycie ten filmik o tej samej desce, jak gość robi pedalboard, ten angol, i nawet Jarek tak zrobił, można sobie dorobić tutaj jeszcze takie nóżki, gdzieś tutaj mniej więcej z kawałeczka deski dołożyć jeszcze jedną listewkę. Można sobie to zrobić tak, że się podwiesi nawet jakiś tutaj taki przedłużacz i będzie można od razu sobie wpinać prądy i ta decka będzie wyższa i można to wykombinować w ten sposób. Ja postanowiłem zrobić to po prostu całkowicie bezwysiłkowo i całkowicie domowo. Nie będę tego wodził ze sobą na żadne koncerty. I wystarczy mi taka deska do tego, żeby robić sobie na niej testy, więc generalnie moja będzie prostsza, ale oczywiście wszelkie innowacje do tego typu konstrukcji są bardzo mile widziane. Możecie sobie, nie wiem, dokręcić jakieś tutaj wkręty, żeby się to wszystko lepiej trzymało, i można zrobić to oczywiście jeszcze lepiej. Jak mówię, ja robię to totalnie po najmniejszej linii oporu. Wracając do okablowania, to okablowanie sobie raczej przepuszczę tutaj pod spodem. Tego miejsca jest akurat tyle, że kabelek, jak się go dobrze potem ściśnie jakąś tam trytylką, to będzie się tu ładnie trzymał, a nie będzie nam robił słuchajcie, bałaganu. Jak mówię, zaczynam od bombera. Drugą strategiczną tutaj sytuacją będzie PXL 4 na tej desce. PXL 4 będzie ostatnią tutaj rzeczą, która będzie wpięta, więc wepnę go tutaj, powiedzmy. O, czyli mamy już tak. Akurat ten jest tak fajnie zrobiony, że dokładnie jest jak szerokość tej deski, więc będę mógł sobie ładnie kabelki poprowadzić tutaj od spodu, prawda? Tutaj sobie ładnie będę mógł poprowadzić kabelki. Więc tak to jest. PXL-a chcę wykorzystać do efektów modulacyjnych i do takich różnych sytuacji. Natomiast tak to będzie jeszcze kilka różnych takich tutaj przesterków i boosterków i tego typu efektów. I teraz ja tutaj chcę powyciągnąć, czekajcie, bang 4, 5. Mam nadzieję, że one mi się tutaj zmieszczą. Są to te efekty Joy, więc miejmy nadzieję, że się... To jest Iron Man, więc miejmy nadzieję, że się tutaj nam zmieszczą, słuchajcie. I teraz będzie potrzebny kabelek. Musimy mieć do tego oczywiście przygotowaną odpowiednią ilość kabli, odpowiednią ilość daisy chainów, odpowiednią ilość trytytek i mieć to wszystko wyliczone, a najlepiej w jakimś tam zapasie. Proszę bardzo, z Morfeusza wychodzimy sobie tutaj. Mogę to nawet przeciągnąć, o, szanowni Państwo, jak widzicie tutaj pod spodem, w ten sposób, bach, o, i tutaj mamy kabelek, od razu go można już przypiąć, żeby nam się nie ruszał specjalnie, więc bierzemy sobie zacisk, o, za krótki ten zacisk trochę. Widzicie, jakie straszne nas napotykają?
No ten zacisk za krótki jest. Niestety. Trzeba będzie znowu iść do sklepu po zaciski. Widzicie jak to jest? Szczegnie przygotowany. Popełnia głupie błędy. Niestety ten mi się rozpina, więc... Kolejny właśnie tutaj, kolejna sytuacja, która może Wam przysporzyć jakiś tam kłopotów, to będzie taki właśnie na przykład zacisk. No ale nic, zrobimy na razie bez tych tytek, a zobaczymy jak to nam wszystko się ładnie tutaj poukłada po prostu. Pamiętajmy, że tutaj muszę wpiąć jakoś jeszcze to zasilanie, więc wcale nie wiem, czy na przykład nie będzie mi w ogóle wygodniej zrobić tego, szanowni Państwo, w ten sposób i od tej strony pociągnąć ten kabelek. Chyba tak to muszę poczynić. Dobrze, że on jest taki dłuższy. O. I teraz mam tutaj to tak podczepione. Mogę sobie tutaj łatwo dołączyć zasiłeczkę pod spodem, prawda? Trochę jest nie tak jak chciałem, bo nie są tak przy samej desce, no ale trudno. Teraz do połączenia tych efekcików. To dlaczego ja metalheada wpiąłem tutaj? Ja chciałem sobie to zrobić gradacyjnie, czyli wypniemy najpierw AT Drive. O. Najpierw wypniemy AT Drive, potem wypniemy... Co tu jeszcze jest? 4 tylko powiedziałem? 5 miało być, nie? No dobra, to potem weźmiemy sobie Husky Drive. Do łączenia tych efektów mam takie malutkie, miniaturowe kabelki, bardzo, bardzo z tą taką oldschoolową wtyczką, ale dają one bardzo konkretnie tutaj radę w tej sytuacji. Potem sobie wypniemy Husky Drive. O! Po Husky Drive wypniemy sobie Boogie Master. O, tak. Proszę bardzo, Boogie Master i po Boogie Master wypniemy sobie najmocniejszy w tym całym tutaj zestawie. Czy ja mam jeszcze gdzieś ten taki króciutki jeden chociaż? Najmocniejszy w całym tym naszym tutaj zestawie Metalhead. O. I idealnie nam się to tutaj wszystko rozkłada. I to będzie wszystko przed PXL-em i w PXL-u będzie. O, więc mogę go dać. Tutaj będzie jeszcze potrzeba. Tutaj musimy jeszcze pamiętać o tym, że. O, ciach. Trochę trzeba PXL-a będzie. O, się trzyma. Kurde. No konkretnie się dotrzyma. Może się uda bez przemieszczania. Udało się. O, więc tutaj tego metalheada jeszcze wepnę, trochę, ale mogę obniżyć te. Tylko ten będzie ten wysoko, to ten mogę bardziej zrobić. O, widzicie? Ten z racji na ten kabelek niestety tak pójdzie, no ale trudno. Chyba, żeby przesunąć trochę do góry. No tutaj morfeuszka. I trochę ten kabel poluzować. To też nam pójdzie na to. O! Jest, zrobiłem tak jak chciałem. Jak widzicie, to można oczywiście zrobić krótki filmik o tym, można to skrócić, pokazać tak jak w instrukcji jakiejś krótkimi, szybkimi obrazkami. Nie neguję takich filmików, natomiast ja sobie tutaj raczej wymyśliłem, że pokażę Wam po prostu cały proces z różnymi błędami, jakie można zrobić, z różnymi sytuacjami, które możemy napotkać po drodze i w ten sposób ten filmik jest. No, filmikowo o gitarach, fogowo jest. I tutaj, słuchajcie, to traktuję jako jeden efekt, czyli mamy łańcuch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 efektów. Włączam tutaj w input, tak? Z tego inputu to nam sobie pójdzie do tutaj outputu. Tu jest ten PXL, to włączam ten input. Tutaj będzie już wyjście do wzmacniacza i teraz buduję na górze tutaj cały ten system, który będzie w tym loopie. Tak sobie to wykombinowałem i tutaj będzie następująca sytuacja. Będziemy mieli
chorusik od Exara. Będziemy mieli tremolko. Teraz tak. O, takie coś. Widzicie. I to wszystkie te kable, wszystkie puszczam sobie na podspód tutaj. O, ciach. O. I tutaj do naszego tremolko. O, tutaj widzicie, tremolko trochę się odlepił, żeby. O, tutaj do naszego tremolko. No ale możemy to w takim razie, skoro on jest tutaj taki niesforny, damy go tutaj. Kable nam też wyznaczają w jakiś tam sposób to gdzie umieścimy efekt, ale on będzie cały czas włączony, więc tu nie ma problemu z nim. Następny zanim w końcu opuścimy sobie właśnie tremolo. I teraz słuchajcie, robię tak, że wszystkie te, które mają zasilanie po tej stronie, będą tutaj i potem wszystkie te, które mają zasilanie takie boczne, będą też w jednym rzędzie, żeby po prostu... Tutaj wpinamy. Teraz możemy to spróbować tak przepuścić tutaj, nie? Żeby nam te pyszki tam na dole były. Tak się nie będzie. Tak bardzo, o, patrz, też się mi poodlepiał ten rzepik od tej gumki. Od gumki się odlepia po prostu, trzeba zdjąć. Jednak jest chyba lepiej zdejmować te gumki do tego. Proszę bardzo, tutaj wkładamy nasze tremolo. Po tremolo wkładamy phasing. Ciach. Ale ja to źle robię. Nie jestem głupotą. Bo przecież skoro to mam mieć wpięte wszystko. Ten jest kiepski tutaj. Ten się kiepsko trzyma. Skoro mam mieć wszystko wpięte w tego loopera, to muszę wykorzystać to looperowo, a nie tak jak to robię. Więc wszystko to jest do wymianki. Tu mi się, słuchajcie, już napotkałem problem, tu mi się niesforny kabelek zrobił. O, więc to jest, szanowni Państwo, tak, tutaj muszę jakiś inny użyć. Trzeba użyć jakiś inny kabelek, bardziej elastiko, więc wepniemy może ten ładniej. Albo może ten. W tym czasie, co ja tutaj wam wyklejam, to doklejam te efekty i się męczę, to jest zrobiony drugi pedalboard. Wklejamy. O, tak, o to mi chodziło. I tego, czy mi tutaj starczy. Czy on też będzie taki, jest. Wszystkie one się tutaj... Słuchajcie, czyli jednak muszę puścić te kable górą. Niestety, a nie dołem. Ten może pójdzie dołem. Ten trzeba będzie chyba zawinąć tutaj tak górą. Coś mi się wydaje. Może to inaczej się nie da. Chyba, że jeszcze zastosuję właśnie. No i właśnie, tutaj widzicie, kolejny jest taki system, że to przysparza różnych problemów i na przykład właśnie jak dobrać kable, jakie poukładać, który kabelek gdzie i jaka to wielkość, to może na przykład też nam zrobić dobre tutaj jajo i spowodować to, że będziemy mieli jakiś tam kłopocik z tym pedalboardem, tak jak ja na przykład teraz tutaj kombinuję, jak to wszystko podłączać. Może ten wejdzie i może wtedy ten się uda. O, widzicie, poszło. Tylko teraz ten pewnie będzie za krótki. Będę musiał to poprzesuwać. Że trzyma, klej nie trzyma. O. Proszę bardzo. Chorus. Może tutaj damy cioksa, wtedy zobaczymy, jak to pójdzie. Ale o, tutaj jest chorus. I teraz z tego chorusa wychodzimy. Tutaj sobie najlepsze do tego, jak widać, te kabelki z tą taką płaską wtyczką zajmują mało miejsca. O, ten jest wpięty w pierwszy loopik, tak?
Słuchajcie, nie będę Was teraz już zanudzał przyklejaniem całej reszty. Jak już przykleję wszystko, to albo gdzieś tam będę w połowie, to się włączę z powrotem. Na chwilę robię przerwę. Słuchajcie, kolejny problem, jaki napotkałem, już prawie złożyłem to wszystko do kupy. Kolejny problem, jaki napotkałem, to, że do tej gąbeczki się mi nie chce trzymać. Odrywam więc tą gąbeczkę. Trochę zaingerowałem w wygląd mojego flangerka. I przylepię tutaj po prostu rzepik. Mam nadzieję, że wtedy nam to zadziała lepiej. Zobaczymy. Mam nożyczki, czy nie mam nożyczek? Oczywiście, że nie mam. Dziękujemy. Ile jest potrzebne tego? Odkleję całą powierzchnię, więc patrzymy na miejsce. Słuchajcie, kabelki jak najbardziej elastyczne wybierajcie, z jak najmniejszą wtyczką, żeby to zajmowało jak najmniej miejsca, żeby to powodowało to, że można je tam będzie poupychać. Ja już tutaj trochę mam tak, że już mi się to wszystko na tych kabelkach opiera. Zaraz ja będę trytytkami tym próbował związać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i to następny etap naszego tutaj filmiku. Natomiast teraz przyklejam już rzepik do tego flangerka i zobaczymy, czy się będzie nam trzymał. Wszystko przed podłączeniem teraz zasiłek i przed strytytkowaniem jeszcze tutaj tak ładnie podociskam. Jak widzicie, zbudowany jest całościowo. Na razie ułożone są efekty, wygląda to w ten sposób, proszę bardzo. Taki sygnał, zrobiło się to dosyć, powiem Wam szczerze, ciężkie. Nie będę ukrywał, w takim dosyć dziwnym miejscu mam ułożony ten, ale to po prostu nie starczyło mi kabelków tutaj, więc musiałem to tak zrobić. Tu mi się wypinają te kable. Nie fajnie, może trzeba będzie je przekręcić na tą stronę na przykład jakoś, nie? Chyba tak trzeba będzie zrobić, niektóre trzeba będzie poprzekręcać, słuchajcie. No nic, teraz odwracam to do góry nogami, słuchajcie, i patrzcie, co nam się tutaj stało. To wszystko trzeba jakoś ładnie pochować i zrobić tak, żeby po prostu było na płasko. Do tego oczywiście posłużą nam trytytki, których nie mam i muszę teraz chyba iść do sklepu i po prostu je zakupić. Te są za krótkie. Słuchajcie, musiałem, troszeczkę przesunąłem od linii, od krawędzi, ale teraz mi ta deska tutaj dociska wtyczki i nie będą one mi wypadały, więc będę pewien, że przez cały czas są zrobione, więc cały czas jakieś na bieżąco się tutaj pojawiają sytuacje i myślę, że jak sami sobie będziecie robić pedalboard, to też nie będzie to tak jak w tych krótkich filmikach, że to szybko tak właśnie wychodzi, tylko no, chodzi o zabawę, no ja pokazuję wam swoją zabawę. Dobra, wpadłem tutaj, właściwie to nawet nie ja, tylko wyklejaczka, że można przecież połączyć taką tutaj trytytkę. Widocznie w Mongolii tak się robi, bo to są trytytki z Mongolii, made in Mongolia, a nie made in China. No i szanowni Państwo, tutaj przy pomocy tych trytyteczek sobie to wszystko ładnie zacisków inaczej, tak? Wszystko sobie to ładnie tutaj spinamy i zrobimy to ciaśniej, im będzie to ładniej spięte, tym nam zajmie to pod spodem po prostu też mniej miejsca i będzie się mniej ruszać i będzie mniej narażone na jakieś tam rozłączenia się i na to, że będziemy musieli szukać, gdzie nam się coś rozłączyło. Jak mówię, do tego, żeby trochę były dłuższe, akurat nie mam w tym momencie długich, więc używam połączonych dwóch ze sobą. Warto to poprzeplatać, warto to nie żałować tych zacisków i po prostu sobie nimi to dobrze porobić, bo dzięki temu będzie to wszystko, jak powiedziałem, sztywno się trzymać na linii, nie będzie sprawiało jakichś tam problemów w związku z tym, że się tam porozłącza. Szukanie tego, gdzie się ukrył zepsuty kabel, to najgorsze, co się nam może zdarzyć, słuchajcie. No nic, jeszcze pospinam trochę i zaraz wrócę do tego, jak już będziemy podpinać kabelki zasilające. No i słuchajcie, pedalboardzik właściwie jest gotowy. Teraz, jak mówię, podłączymy tylko i wyłącznie zasilanie. Zrobiło się ciężko, ale wszystko się ładnie trzyma. Kabelki tutaj są poprzyczepiane
trytytkami i tutaj wszystko się też ładnie trzyma. Jak mówię, do tego pedalboardu mam tutaj takie zasilanie. Jest to Chox AC Rider, ma dwie sekcje po 9 V. Użyję jednej sekcji do zasilenia tego, co jest w lupie, drugiej sekcji do zasilenia tego, co jest poza lupem. Ten efekt ma swój dodatkowy zasilacz, który tam z nim przychodzi, jest taki. Do tego zasilania oczywiście tutaj będą używane Daisy Chainy i to wszystko też raczej puścimy pod spodem, żeby nam się nie motało i nie mieszało. Docelowo chcę, żeby to było zasilone osobnym zasilaczem i żeby jedna sekcja Choxa zasilała te 4 efekty, druga sekcja Choxa te 4 i to, żeby jeszcze żeby był osobny zasilacz. Nie robiłem niczego takiego, że gdzieś tu podczepiałem listwę. Jak mówię, można sobie dobudować. Jarek tak zrobił, że dobudował sobie tutaj taką jedną półkę listewkę i do tego ma przyczepioną listwę z prądem. Ja akurat tego w tym momencie tak nie zrobiłem, nie potrzebuję tego. I jak mówię, no czekam na jakieś wasze udoskonalenia, pomysły, na po prostu na to, co tam możecie zrobić. Wiadomo, można ponawiercać gdzieś jakieś dziurki, poprzyczepiać jeszcze wszystko dodatkowo tymi zaciskami, można tam różne jeszcze sytuacje pokombinować, prawda? Sobie zrobić gdzieś tam jakieś, nie wiem, może, nie no, wejście chyba to nie ma sensu tutaj robić, jest wszystko ok, to ładnie wejdzie. No w każdym razie, czekajcie, szukam, teraz będzie ile tutaj jest, 1, 2, 3 i 4, to tą sobie wykorzystam do zasilenia tych efektów, tym bardziej, że jest ładna taka, że są kątowe. O, to wszystko też trzeba od spodu wkładać od samego początku, więc o, porządek musi być, inaczej wszystko nam się tutaj pomiesza i będzie bezsensowne. Coś budujemy. Lepiej mieć wszystko w planie. Chociaż jak wiecie, dużo u nas tutaj na filmikach się dzieje spontanicznie. Nie ukrywajmy tego. No. Spontan też dobra rzecz. W każdym razie dalej jedziemy. Tutaj jest jeszcze jeden i drugi. Jeden gdzieś tutaj, drugi gdzieś tutaj. Do metal. Hego. To dobrze. Dobry ten patent z takimi przerwami, bo właśnie się mieszczą wszystkie kabelki. To kiedyś takich pedalboardów nie robili. Kiedyś były po prostu deski płaskie, trzeba było mieć wszystko na górze. Ja pamiętam, takie swoje pedalboardy budowałem. A teraz jak tak się wszystko to przewleka, jest taki jakby dwupoziomowy, to się robi to zupełnie bardziej estetyczne i wszystko też jest w większym takim tutaj ładzie i składzie. Jakby tutaj się zostawię ten taki kabelek. No i co, znowu trzeba to przekręcić na drugą stronę, tylko jeszcze jest potrzebny nam. Choxy mają takie fajne, ona nacinczowe złącza są. Wpinam w pierwszą sekcję te 4 efekty, przeplatam ten kabel przeplatam tutaj pod spód, ciach. Łączymy to z końcóweczką Daisy Chaina i już wszystko powinno grać i działać, słuchajcie. Trzeba oczywiście teraz to też jakoś gdzieś do czegoś tutaj podczepić. Oczywiście idealną sprawą jest taką, że mamy oddzielone to, gdzie są te kable zasilające od kabli tamtych, które przewodzą nam sygnał gitarowy i w ogóle i to jest rzeczywiście ideał, jaki można stworzyć. No, ja dzisiaj tego ideału raczej nie stworzę i nie o to też chodzi. Wiesz, po prostu robimy, no to najprostszy sposób. Tutaj tego miejsca też za dużo znowu aż tak bardzo nie ma. Sam na razie właśnie w tym momencie myślę, gdzie to by najlepiej i chyba tutaj po prostu, no niestety ten kabel musi zostać trochę taki jakby, chociaż poczekajcie, może uda się to oddzielić jakoś. Może się uda oddzielić. Nie, no uda się. No i wszystko pięknie połączone tytkami, nic już tutaj nam się nie ma prawa
porozłączać. Ten pedalboard będzie dosyć wymagający, gdyż bomber ma swoje osobne zasilanie. Niestety cioksem zasiliłem raz, dwa, trzy, cztery, tylko te efekty tutaj w pętli, a sam ten będę musiał zasilić osobnym zasilaczem, bo on wymaga 300 mA. Przepraszam, do tego, żeby pracował. Kupiłem Moera takiego osobnego. Nie mam tej listwy zasilającej, tutaj być może by się przydała, z drugiej strony musiałem dobudowywać coś, a tego mi się akurat robić nie chciało, chciałem zrobić to, jak mówię wam, najprostszym sposobem. Teraz czas na to, żeby sobie ten pedalboard po prostu podłączyć i żeby go sobie użyć na którymś z pieców. Najprawdopodobniej będzie to pedalboard, którego będę używał do PV Envoy, do tych testów na PV Envoy. Dużo różnych fajnych brzmień będzie można uzyskać, zupełnie innych, a po prostu każdy ze wzmacniaczy ma swój pedalboard dedykowany. Marshall ma swój, Orange ma swój, ten będzie chyba będzie do PV. Jeszcze będę budował z pozostałych wszystkich efektów, jakie mam w tym momencie, jeszcze tam kilka zostało różnych efektów, jeszcze dużo do naprawy, ale pozostało kilka efektów, jeszcze będę budował jeden pedalboard dokładnie z tego samego, być może też nakręcę o nim filmik. W każdym razie będę musiał pewnie zamówić trochę więcej, jeszcze ze dwa zasilacze i jeszcze pewnie muszę zamówić jakieś daisy chainy i takie różne tego typu sprawy, więc nie wiem, czy to zrobię teraz przed świętami, czy po, gdyż ja jeszcze kręcę filmik ten przed świętami. Słuchajcie, pedalboard na pewno zadziała, pedalboard będzie ten, który tutaj zrobiłem, będzie nam funkcjonował w domu. Jeśli go sobie owiniemy w jakiś kocyk, w jakąś walizę, to spokojnie będzie można go zabierać na koncerty. Wszystko zrobione jest solidnie, wszystko trzyma nam się tutaj kupy i będzie można go już niedługo usłyszeć. Oczywiście, jak mówię, możecie to zrobić również lepiej, a ja zrobiłem to tak po swojemu i tak wyszło mi całkiem pięknie. Dzięki mojej tutaj dziewczynie mam też ładnie wyklejone rzepiki. Słuchajcie, zrobiłeś to ciężkie, oczywiście już wartość tego z 2,50 w tym momencie nam trochę wzrosła i cały koszt takiego przedsięwzięcia jest oczywiście większy, jeśli policzymy sobie wszystko, efekty, zasilacze, kable i tak dalej. Tutaj mamy do wyboru cztery różne typy przesterów. Do wyboru mamy całą sekcję taką jakby wbudowaną w multi-efekcie. Dzięki temu sterownikowi mamy to tak jakby w multi-efekcie, mamy całą taką tutaj sekcję modulacyjną, czyli chorus, phaser, flanger i delay. Zasilanie tego wszystkiego, tych czterech efektów jest z jednego zasilacza. Ten ma swój dodatkowy. Zapraszam was do robienia własnych desek, a teraz już oglądajcie następny lub poprzedni filmik o gitarach. Bardzo serdecznie pozdrawiam.